Szkoła podstawowa nr 9 w Sieradzu obchodziła święto swojego patrona Władysława Łokietka. Z tej okazji przygotowano specjalną uroczystość, która wiązała się przede wszystkim z upamiętnieniem jego postaci. To z pewnością bardzo ważne wydarzenie dla całej społeczności szkolnej. Bardzo ważna dla całej społeczności szkolnej, nie tylko dla nas nauczycieli i uczniów, ale również dla rodziców, bo rodzice również włączają się w organizację tej imprezy i uczą się wspólnie ze swoimi dziećmi, uczą się historii tej związanej przede wszystkim z naszym patronem, czyli królem Władysławem Łokietkiem. Obchodzimy go już po raz chyba 15. Jest to taki najważniejszy dzień poświęcony historii w naszej szkole i patronowi Władysławowi Łokietkowi, którego koronacja 700-lecie wypada właśnie w tym roku. No z racji ferii jest to trochę przesunięte, ale staramy się go uczcić. Niewątpliwie taki patron obliguje troszeczkę dzieci, żeby poznały historię. No na pewno tak. Myślę, że z tym poznawaniem historii w naszej szkole nie ma problemu. Uczniowie się chętnie jej uczą, startują w konkursach, odnoszą sukcesy, także jest bardzo dobrze pod tym względem. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie szkoły, rodzice, nauczyciele i przedstawiciele władz miasta. Uroczystość rozpoczęła się od wmaszerowania sztandaru szkoły oraz od śpiewania szkolnego hymnu. Przemówienie wygłosiła pani dyrektor Małgorzata Bartkowiak. Uroczystość w tym roku ma szczególny charakter ze względu na obchodzone w 2020 roku 700-lecie koronacji Władysława Łokietka na króla Polski. Nie tylko ta uroczystość będzie ukoronowaniem tej rocznicy, my również łączymy się w obchody organizowane przez organ prowadzący, które będą w okresie wiosennym, ale oczywiście zaznaczyliśmy w lekcjach, które już się odbyły, w zajęciach, które się dzisiaj odbędą, tę szczególną rocznicę, 700. rocznicę koronacji króla Władysława Łokietka w Krakowie na króla Polski. Z okazji Dnia Patrona przygotowano dla wszystkich uczniów wiele atrakcji. Odbyły się konkursy plastyczne, a pracami uczniów przedstawiającymi okres panowania króla udekorowano szkołę. Oprócz tego zorganizowano quizy i konkursy wiedzowe oraz pokazy rycerskie i rekonstrukcje przedstawione przez Bractwo Rycerskie Kerin. Dzieci wzięły także udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych stylizowanych na sporty średniowieczne.